1919 roku układ okresowy pierwiastków liczył sobie zaledwie 89 pozycji. Jednak po II wojnie światowej gwałtownie rozwinęła się fizyka jądrowa, która pozwala nam na tworzenie sztucznych pierwiastków w akceleratorach. Efekt? Dziś mamy 118 pierwiastków i nadal tworzymy nowe. Jest jednak duży problem. Wszystkie te sztuczne pierwiastki są niestabilne. Ulegają procesowi rozpadu promieniotwórczego. Im dalej w głąb posuwamy się układu okresowego, tym te czasy rozpadu są krótsze. Nowsze pierwiastki dosłownie rozpadają się w momencie ich wytworzenia. Noblista Glenn Theodore Seaborg stwierdził jednak, że tak być nie musi. Wedle jego obliczeń, przy odpowiedniej liczbie neutronów i protonów, zwanej liczbą magiczną, jądro będzie mieć odpowiedni kształt, aby na nowo stać się stabilne. W układzie okresowym powstanie wtedy swego rodzaju wyspa stabilności pierwiastków. I to jest właśnie marzeniem wielu fizyków jądrowych. Stworzyć stabilny, superciężki pierwiastek z wyspy stabilności. Takie substancje miałyby nieziemskie właściwości, prawie jak seriali science fiction. Ciekawe jest to, że naukowcy są od kilku lat przekonani, że właśnie dotarli do brzegu takiej wyspy stabilności.